Korzenie ok, bomby ok, symbole wiadomo. No dobra, szału nie było na tym tytanie. Żadnego pięciogwiazdkowego artefaktu, żadnego czterogwiazdkowego materiału. Trudno. Witam, witam. Czas na czwarty dzień turnieju. Do tej pory całkiem nieźle. Dwie porażki w ataku. Obrona też nieźle, jedna porażka. Tu jest w tym momencie 92%. No już z A nie wypadnę. Widać to combo Alfrika i Ludwig działa całkiem nieźle. Powiem szczerze, ten turniej mnie męczy. Męczy mnie dlatego, że wszystkie walki gra się tak samo. Męczy się tą Alfrikę. I muszę przyznać, o ile nie sama Alfrikę, to ten Ludwig i Wilki zepsuły trochę finezję gry. Bo jeśli macie trzy wilki, gra jest strasznie prosta, a jeśli walczycie na trzech wilków w obronie, gra jest strasznie trudna i w kółko jest to samo. Natomiast za chwilę wejdzie pięć nowych kruków, pięciogwiazdkowych i będziemy wszędzie widzieć drużyny, wilki plus kruki. I te kruki są naprawdę kozackie. Jest taki jeden, który jak się odpali, to blokuje wam wszystkie umiejętności specjalne, w sensie możecie zadać tylko obrażenia, więc Alfrike, Ludwig, profesor się akurat oczyści, ale Alfrike, Ludwig nie rzucą nic, nie będzie furiackiego ataku, nie będzie prowokacji, nie będzie regeneracji many, nie będzie buffów, debuffów, po prostu obrażenia. I będzie oczywiście szansa, że nie będziecie mogli się z tego oczyścić. Inny z kolei, gdzie wszystkie obrażenia, które otrzymujecie, wracają do przeciwnika. Także forma kontry, ale trochę inna niż zwykle, więc to jest praktycznie samobójstwo, wchodzenie na tą postać. Więc już się boję, jak będą wyglądały te turnieje, ale to dopiero w styczniu prawdopodobnie, więc do stycznia można sobie pograć. Zobaczmy, kto dzisiaj pierwszy. Oczywiście Ludwik i Alfrike, jak mogłoby być inaczej? Dwóch wskrzeszaczy i kontra. Wypadałoby zabrać dezaktywację. A na dobrą sprawę nawet wypadałoby chyba wziąć Vivikę kostiumową. Ale zagram jeszcze z profesor ze względu na oczyszczenie. Nie ma tu dużych obrażeń, kwestia tego, że trzeba jak najszybciej zablokować Ludwika. Jedziemy. No dobra, już wiem, że żółtymi go nie zablokuje, więc cała nadzieja w fioletach. I zrobię to najpierw tu. I teraz mógłbym puścić 3 na Ludwika fiolety, ale to grozi, że tu się pojawi niebieski i pójdzie kaskada żółta i Ludwik będzie już załadowany, więc zrobię to tu. Ok, i Alfrika będzie prawie załadowana, no nieźle. Dobra, więc wypadałoby trafić albo Alfrikę, albo Ludwika. Okej, udało się ich trafić. Nie dostał Heimdall. Ale to nie jest aż taki duży problem w tym momencie. No dobra, widzę, że tu klocki całkiem spoko. Teraz wypadałoby zablokować Elenę i Heimdalla. Ech.
Elena coś nie chce dostać. Zielonych nie mam, mogę mieć za chwilę żółte. To chwilę pobawimy się z kontrą. Ale zanim, ile macie rund jeszcze? Dwie rundy. Dobra, mogę zrobić żółte. Unik, całe szczęście, mniej obrażeń dostałem. Dobra. Alfrika jeszcze się nie załaduje, czego bym nie zrobił. Więc Malosiego mogę przetrzymać. Mogę nie robić na razie fioletów. Dlaczego mogę nie robić fioletów? Z tego względu, że Alfrika i tak dostanie manę, a te trzy na pusto załadują. A mogłem ją strzelić. Jakby nie ma to aż tak dużego znaczenia, myślę, w tej walce. Poza tym, że ktoś mi właśnie zginął. Zobaczmy, czy zablokuje matkę. Tak, więc nie powinno być tu problemu. Walimy chyba w unik. Jeszcze powiem wam, chciałem sobie otworzyć skrzynkę oczywiście rajdów, ale to jak zwykle na złość oczywiście musiała się pojawić teraz skrzynka natury, więc możliwe, że wrzucę ją do jutrzejszego dnia. No i porobione. No i niestety cały turniej w kółko jest klepanie tego samego. Zobaczmy, kto dalej. Przypuszczam, że trzy wilki. Natomiast tu wygrana. O, nie wilki, ale blokowanie statusu. Także może być ciekawie. Dezaktywacja może się przydać. Czyszczenie mam. A czy Malosi jest mi potrzebny? Właściwie nie jest mi potrzebny. Trochę zmniejszymy im leczenie. Dobra, no i gramy w kółko to samo. A ta wygrana... O Jezu, zielono mi. Jeśli tu wygram. Jeśli. Bo to jest szturm, wszystko się może zdarzyć, ale już widzę, że mam dwa fiolety do złożenia. Oczywiście trochę się podpalają. To już powinien być najlepszy 1%. Natomiast, no właśnie, teraz mam spowolnioną manę, więc te fiolety, które chcę złożyć, jeszcze mi nic nie dadzą. A tu już się Elizabeth drugi raz odpala. Dobra, czy pójdzie głupia kaskada? Nie wiadomo, dlatego zróbmy tak. Boże. No to może być zaraz po walce. I potencjalnie prosta walka. A mogła trafić matkę mróz. Dobra. Żółte. Kto się będzie odpalał? Vivica i Matka Mróz. Dobra, odpalam bombę. Masakra. Nie mam żółtych. I to jest walka za zero. No sorry, ale tutaj nic nie zrobię. Więc potencjalnie prosta walka. Jak widzicie, no szturm.
Nie trzeba mieć alfriki, nie trzeba mieć nic. Jak nie podejdą klocki, to nic nie zrobicie. Dwóch tylko zadających obrażenia. A właściwie inaczej, klocki podeszły. Tylko podeszła też kaskada bez sensu trochę. Więc nie ma 1%, lecimy dalej. Alfrike i pani jeziora, no i ta jeszcze Ludwik imię. Nieźle. Potencjalnie jest tu sposób na tą panią jeziora. Mógłbym wziąć Dewanę. Ale dobra, spróbuję z Elizabeth. Chociaż przydałyby się dwa czyszczenia statusu. Dobra, trudno, gram w ten sposób. No dobra. Chyba kolejny raz po walce. Nie da się tu nie odpalić Alfrika. Okej, ważne, że profesor nie oberwała. Ale to nie robi mi nic. W sensie nie daje mi nic. O ile teraz Alfrika nie zginie. Git. No i pytanie, czy oberwie Ludwik albo Alfrikę? Ktoś mógłby nie dostać z miecza. Okej. No jasne. Jeden miecz został i to w najgorszym miejscu. Nie bardzo mogę ruszyć niebieską. Nie bardzo mogę robić niebieski diament. Tarcza many może mnie uratować. No dobra, teraz jestem chroniony, więc już jest z górki. No dobra, i zobaczmy, czy to już jest 1%. Jest. I jeszcze dwie walki. No dobra, więc lecimy dalej. Okej, Cadillan. Wcale nie musi być łatwo. Szczególnie, że znowu mamy tą Francę Elizabeth. Więc kwestia tego, Boże, co się dzieje z moim głosem? Jak się ułożą tu klocki? Nie biorę dezaktywacji. Biorę Malossiego. Może się uda w końcu coś żółtego na start dostać. No niby się udało. I dobrze by było ją zablokować. Ale dobra, zagram na fiolety. Fiolety to nic pewnego, ale przynajmniej Elizabeth nie będzie wtedy żadnym problemem.
Oczywiście wszyscy, tylko nie Kadilen. No dobra, i wypadałoby tak naprawdę wymusić i Wolfganga, i Elizabeth. Chociaż czy ja chcę Wolfganga wymuszać? W sensie... On i tak mnie walnie teraz. Bardziej mi chodzi o to, żeby móc zablokować Kadilen za chwilę. A spróbujmy. Okej. Okay. No tak, pytanie, czy Henio ją wskrzesi? Nie. Natomiast Elizabeth ma nadal uniki, więc jedną rundę wypadałoby zaczekać. I wtedy przejść do głównej ofensywy. Dobra, i teraz można sobie ich bezkarnie lać. No, to się postarał. No i to już będzie końcówka zaraz. Także tego. Kolejna zrobiona. Zobaczymy, kto na koniec. Miejsce 2500. No dobra. Czyli teraz wygrana to potencjalnie może być miejsce w pierwszym tysiącu. Czyli tak jak kończyłem do tej pory każdy dzień. Ha, i specyficzna drużyna. Znowu trochę mało szturmowa. Ale nikt nie mówi, że łatwa. Dobra, zostawiam tą samą drużynę. Jest niby Garnet i mógłbym wziąć dezaktywację, ale zagram tak samo. Dobra, żółtymi nie zablokuję, ale będę miał zaraz fiolety. No. Serio. No dobra, ważne, że Ludwik się odpala. I teraz co? Nie można dać się odpalić granat. Jak to mówił Gargamel, jak ja nie cierpię kaskad. Czy jakoś tak? Dobra, i muszę grać tak naprawdę cały czas z dala od Kadilen.
Jeszcze chyba jedna runda. Tak. Okej. Kogo trafi? Dobra, wszystkich poza Hanką, więc nie ma tragedii. Mogę się powoli dobierać do kolejnych fioletów. I zmierzać do końca tej walki. Nadal nie lubię kaskad. Nawet jak wszyscy są zablokowani, wolę kontrolować to, co się dzieje. O, to jest pan Krasnal. Polak. I potwierdza się reguła znowu, że jak trafia mi się przeciwnik z Polski, to klocki wchodzą praktycznie idealnie. Znowu szkoda tej jednej walki. Tak, miejsce 688. Także nie jest źle. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj łatwy dzień w porównaniu do poprzednich. Natomiast tak naprawdę jedyne zero, które w tym turnieju miałem, to było dzisiaj. No i właśnie to nie jest do końca taka drużyna typowo szturmowa. Ale dobra. Dobra drużyna. Ok. Best.pl. Dobry sojusz. Także tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy turniej. Trzymajcie się. Do zobaczenia.